torów przenosimy się na wrocławskie ulice. Z początkiem września ruch się zwiększa, a tymczasem miasto pozostaje jednym wielkim placem budowy. Remontowane są największe ulice, a prace w niektórych miejscach opóźniają się. Mapa drogowych inwestycji w stolicy Dolnego Śląska w relacji Anny Piskorowskiej. Tunel pod Placem Dominikańskim. Tu remont rozpoczęty w wakacje miał się zakończyć wczoraj, tak aby 1 września kierowcy nie mieli problemów z przejazdem. Plany uległy jednak zmianie. Remont potrwa o tydzień dłużej. W tej chwili wykonawca to tygodniowe opóźnienie w zamknięciu stara się nadrobić. My zgodziliśmy się na to, żeby ten okres całkowitego zamknięcia wydłużyć do 8 września. Kilka ulic dalej kolejne utrudnienia w ruchu. Na ulicy Purkiniego za 10 milionów złotych wymieniana jest nawierzchnia jezdni. W cierpliwość muszą uzbroić się też mieszkańcy Psiego Pola. Pełną parą idzie przebudowa ulicy Krzywoustego. Inwestycja pochłonie ponad 20 milionów złotych. Z ruchu wyłączony jest odcinek od ronda przy skrzyżowaniu ulic Bora Komorowskiego i Kiełczowskiej, aż po rynek Psiego Pola. Ułatwieniem na okres roku szkolnego będzie to, że wykonawca kończy już budowę parkingu przy ulicy Sycowskiej, co umożliwi dojazd do szkoły zarówno od Bora Komorowskiego, jak i Krzywoustego. A to już ulica Przyjaźni, której spory fragment na czas remontu całkowicie został wyłączony z ruchu. Nie kursują także tramwaje. Kierowcy mogą ominąć remontowany odcinek, skręcając z mostu Klecińskiego w ulicę Skrajną, dalej jadąc Partynicką i Braterską lub Krzycką. Koszt remontu to 12 milionów złotych. Ulica Zwycięska, zmora kierowców, także zakorkowana, choć w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przywrócono tu ruch dwukierunkowy na odcinku między Ołtaszyńską a Karkonoską. Po Zwycięskiej się w ogóle nie jeździ, tylko się stoi, jak widać. Ciężko, bardzo ciężko. No, otworzyli drugą nitkę, ale po prostu stoimy cały czas. Ciężko, ciężko. No, co tu dużo mówić, no. Tragedia. Teraz dobre wiadomości. Na ulicy Kochanowskiego zakończono już wymianę nawierzchni. Otwarto też fragment ulicy Kościuszki od Pułaskiego do Kołłątaja. Wydzielony został tam pas dla rowerzystów. Trwające we Wrocławiu remonty mają zakończyć się w grudniu. Ich całkowity koszt to ponad 80 milionów złotych. Fakty, Anna Piskorowska.